Siemanko wszystkim na naszym kanale. Dzisiaj z nami wesoła gromadka i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnie, które dostaliśmy od Pyromorawia, za co gorąco dziękuję. Z drugiej strony nagrywa nas Michał ASG. Siema. Lubicika. I przetestujemy sobie trzy różne wyrzutnie i każdy z nas tutaj opowie coś o danej wyrzutni. Mianowicie ja mam wyrzutnie Techno and House 25 strzałów, kaliber 30 mm. Cena takiej kosteczki około 90 zł. Mamy tylko niestety, a nie, jest ląd podstawowy, jest i ląd rezerwowy, czyli mamy duży plus. Jakie efekty? Chrupiące kolorowe piwonie, czyli przypuszczam, że jakiś krakling będzie od Pyromorawii. I teraz tak, 25 strzałów, 30 mm, rok produkcji 2017, czas strzelania około 30 sekund, mieszaninka 525 gramiszków mieszaniny. Więc powiedziałbym, że całkiem zacnie. Klasa trzecia. Teraz ty, MacGyver. A ja mam Rock and Roll, 25 strzałów, klasa trzecia. Klasa trzecia, ale neku już tylko 512,5 grama. Już mniej. Już mniej, a czas strzelania to około 30 sekund i wyprodukowana w 2017. Kaliber ten sam. Kaliber taki sam jak poprzednio 30 mm. Ląd rezerwowy jest, ląd podstawowy jest. Jest tylko ląd podstawowy. Jest i rezerwowy. Także. Ty. No. Ale jazda! Mamy ląd rezerwowy tylko. Jest ląd rezerwowy, a tu powinien być ląd podstawowy i go nie ma. Jest, jest, zobacz. Chińczyk nie nakleił tego. Jest ląd podstawowy. Chińczyk nie nakleił naklejki. Dawaj, teraz ty szpachla. Ja mam wyrzutnię Hard Rock. Wyrzutnia 25 strzałów, 30 mm. Cena 89 zł, tak? No. Nek 562,5 grama. Także no, może efekty jeszcze. Krupiące jakieś. Krupawe, berwere, palame. Z jednej strony masz po polsku. Więc powiem wam tak, ja lubię techno, on lubi rock'n'rolla, szpachla lubi hard rocka. Dla każdego coś dobrego. Wiem, że jeszcze w tej serii, chyba jest pop i jeszcze jakaś muzyczka jest. No ale takie dostaliśmy, takie więc przetestujemy. Więc kochani, zapraszamy was do oglądania. Gamer, leć, rock'n'roll. MacGyver leci z rock and rollem. Leć rock and roll. Muszę na nim sobie ostrość złapać. Michał, jak myślisz? Będą hity? Hity? Ja wiem, że będzie hit, ale ja czekam na Achillesa. To już nie w tym odcinku, kochany. Nie, w następnym, ale. Tak, to będzie w następnym odcinku. Tak. No zobaczymy. Dobra. MacGyver, ustaw sobie ją tam ładnie, ja to się odsuwam na boczek, bo w leczekach będzie dobrze dudnić, żeby się odsuwać. Odpalaj, ziomuś. Dobra, gaśnij światła. Dobra. No i zobaczymy, co to jest. Halo, halo. Cicho. Wow. Jeden efekt. Bez finału. Dobra, chodź tutaj, weź, to był rock and roll, nie? Rock and roll, no. Powiem ci, że jeden efekt. Ale chodź tutaj. No dosyć głośna była. Jeden efekt, siódemkę daję. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy jest. Brak finału, jeden efekt, tylko zakończony różnymi kolorami. To jak ktoś lubi ten efekt, no tak najbardziej dla niego, ale brak finału. Wysoko to się 90. To było, to ale głośno, nie? Tak, w miarę głośna. Bierz kolejną. Bierz teraz hard rock. Hard rock. Bierz hard rocka i leć. Był taki tak. Nie, siódemkę tamtej dam. Siódemkę. To taka naciągana ta siódemka, jeszcze powiem. Nie porwała mnie kompletnie. Jeszcze to 30 mm jest, a my stoimy w odległości niecałe 50 metrów. Co ona powinna zrobić naprawdę wrażenie. Kocą. A tutaj coś tak słabiutko. Tak, mam. Już tak na początku złapałem, to wiesz. Na daleką dystans mam. Dobra, teraz... To jest hard rock? Hard rock. Dawaj, no zobaczymy, czy będzie hard rock. Który tu świeci? No. Dawaj. Hard rocka. Dobra, ja się odsunę kawałeczek. Hard rock. Hard rock. O, efekt miny ładny. O!
O to tak! Patrz jaki efekt miny jest piękny. O tak! Jest! 30 jest milimetrów! Ładnie! Ty, wyrzutnia kosmos! I to, to był hard rock! Piękny efekt niebieskiej miny, wystrzały bardzo piękne. To, że nie miała finału, to jest plusem i minusem. Dlaczego? No bo tą wyrzutnię możecie użyć w środku finału, znaczy w środku pokazu. I używacie po niej, na przykład podłączacie... Dobra, leć z techno. Leć z techno. Więc tam możecie sobie podłączyć wyrzutnię finałową pod ląd rezerwowy i macie dość fajny pokaz. Dziewiątkę i dam, dziewiątkę tak, tamtej dam. Super, super. No i zobaczymy teraz techno. Zobaczymy techno. Michał, tylko tam wody się nie napij. I do rowu nie wpadnij. Bo dzisiaj mróz jest. To powiem ci, jak ta poprzednia wyrzutnia to była taka szałapka w McDonaldzie, to tutaj już... No, pierwsza to takie flaki z olejem była, ale zapamiętaj hard rock, trzeba na sklep ściągnąć. Techno. Teraz techno, dawaj. Odpalaj. Odpalaj, Mieczysław. Ty no nie gadasz, ognia nie wziął. Proszę cię, Michał! To on krzesiwo ma, kurde. Burz kraftowców się na ogrodzie. Co? Zapalniczkę. Jezu! Pytałem cię go. Tak, teraz takie świerszcze teraz powinny być. Cik, 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 cik. Michał, przebiłeś wszystkich. Przyjechałeś na strzelanie bez zapalniczki. Ale najlepiej jeszcze idzie dumnie z tą... No, i on kanał ma. Nie mam ognia. Tak, on jeszcze kanał ma. Pierdzielony. Tylko nie wrób! Zgasić te światła! Zgasić? Technika odpalania. Wow. Fajnie trzeszczy! Jak w poprzedniej finału nie było, taki w tej finału nie ma, fajny miał taki trzeszczący malutki krakling, takie, ale trzeszcząca korona to była. Coś w rodzaju tak. Efektu z alkorów. Tak. Ale za bardzo mnie nie pociągnęła. Też. Nie. Ja... 7 z plusem jej dam. No, 7 z plusem jej dam. O, a ten już musiał sobie zdjęcie zrobić, patrzę. 7 z plusem idą. Więc ja się z wami żegnam, jeśli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy, subka, dzwoneczka i w wolnej chwili wbijajcie do naszego sklepu Pirohit, najlepsza pirotechnika w mieście. Trzymajcie się ciepło. Znalazłem jakby co, nie? Na razie.